Dobra, jest nagrywane. Dzięki za przypomnienie, Kamila, o tym nagrywaniu. Tak, webinar nagrywamy. Witam Was w takim razie już tak bardziej oficjalnie, bardzo serdecznie na webinarze dotyczącym tego, w jaki sposób wspierać budowanie pozytywnych relacji w klasie. Mieliśmy się spotkać tydzień temu, ja słuchajcie, za nie mówiłam, straciłam głos po prostu całkowicie, także nie było to możliwe, ale teraz już jest ok, najwyżej będę trochę pochrząkiwać, ale proszę o wyrozumiałość i wybaczenie. Cóż Wam powiem, z takich rzeczy jeszcze organizacyjnych, projekt i ten webinar współfinansuje Miasto Warszawa, a dokładnie Biuro Edukacji Miasta Warszawy, który jest naszym fundacyjnym partnerem od wielu, wielu lat, wspiera nasze działania w obszarze edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. Także bardzo jesteśmy szczęśliwi zawsze u nas w Polskim Forum Migracyjnym, jak możemy realizować kolejne projekty właśnie ze współfinansowaniem Miasta Warszawa. Powiem Wam dwa słowa o Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Jeżeli znacie, to też będę wdzięczna za sygnał na czacie, że nas znacie i może napiszcie skąd nas znacie. A jeżeli są z nami osoby, które dopiero nas poznają, to witam serdecznie i cieszę się, że do nas trafiłyście, zwłaszcza w takim momencie, w którym ta edukacja międzykulturowa, antydyskryminacyjna jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej potrzebna niż wcześniej. My jesteśmy organizacją pożytku publicznego, organizacją, fundacją, która działa od ponad 15 lat właśnie w obszarze edukacji międzykulturowej. Zajmujemy się na dużą skalę szkoleniami, warsztatami, takim wsparciem tam, gdzie jest potrzebne wsparcie właśnie w obszarze edukacji międzykulturowej, funkcjonowania międzykulturowego. Mamy też taką bardzo rozbudowaną i teraz ogromnie rozbudowaną działkę psychologiczną, w której ja jestem jakoś tak głównie umocowana z moimi działaniami. Zatrudniliśmy od końcówki lutego, początku marca kilkunastu nowych psychologów, psychoterapeutów ukraińskojęzycznych, także ten zespół też bardzo rozbudowujemy. No i zespół asystentek międzykulturowych, z których jedną tutaj mamy wspaniałą i doświadczoną osobę razem z nami. Także też w odpowiedzi na to, co się dzieje w Ukrainie, podejmujemy dużo różnych działań, nie nowych dla nas, ale na dużo większą skalę. I też to, o czym Wam będę mówiła, czyli to podejście nastawione na wspieranie dzieciaków i w ogóle środowiska szkolnego w budowaniu dobrych relacji, to też jest coś, czym się zajmujemy od lat, a teraz po prostu z większą intensywnością realizujemy takie webinary, żeby wspierać właśnie środowisko szkolne w tym, żeby było Wam i dzieciakom w tym środowisku jak najlepiej. Dwa słowa o mnie, bo widzę, że tutaj dwie osoby na czacie, zerknę jeszcze tylko, czy nie więcej, dwie osoby dały znać, że znają nas z wcześniejszych webinarów, a świetnych webinarów, dobrze, dobrze, i ze szkoleń i z publikacji ekstra. To tym, którzy nas nie znają, ja jeszcze dwa słowa o sobie. Nazywam się Marta Piegat-Kaczmarczyk, jestem psycholożką międzykulturową, jestem też terapeutką terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, o której będę Wam mówiła dzisiaj, może nie o samej terapii, ale o założeniach, o podejściu, które tworzy podstawy dla tego tematu, którym się będziemy dzisiaj zajmować. Jestem też praktykiem i ambasadorką metody Kids Skills, tak ładnie się nazywa ta nazwa, ambasador, czyli taką trenerką, bo mam uprawnienia do tego, żeby szkolić z tej metody i praktyków, i nauczycieli, i osoby, które w jakimś takim kontekście bardziej terapeutycznym potrzebują skorzystać z tej metody. Całe swoje życie ja pracuję z uchodźcami, z rodzinami i z dziećmi od 2000 roku. Prowadzę grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców, ale też dużo pracuję indywidualnie właśnie z dziećmi uchodźcami, z dziećmi po doświadczeniach traumy, przemocy, dyskryminacji.
w takim kontakcie indywidualnym, terapeutycznym. Dużo też prowadzę takich szkoleń, webinarów, trochę jak dzisiaj z Wami, czyli dla profesjonalistów pracujących z dziećmi. To jakoś tak najbliższym jest chyba to wspieranie tego środowiska osób pracujących z dziećmi, zwłaszcza z dziećmi po doświadczeniach traumatycznych. Jeżeli chodzi o taką pracę gabinetową, to pracuję w języku rosyjskim i angielskim, i polskim też, ale no, może nie powiedziałabym, że najrzadziej, ale tak, bardzo często jestem rosyjski i angielski. Mam swój gabinet, pracownia terapii i psychoedukacji, do którego w którymś tam momencie, może pod koniec sam naszego webinaru, też Wam podeślę link, żebyście mogli skorzystać z różnych materiałów, które tam zamieszczam. Ale zdecydowanie przede wszystkim jestem związana z Fundacją Polskie Forum Migracyjne i też pod koniec podeślę Wam linki do różnych konkretnych naszych narzędzi, publikacji, które mogą być przydatne w Waszej pracy nauczycieli, nauczycielek, psycholożek w środowisku szkolnym generalnie. To, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać podczas tego webinaru, tego spotkania, to takie przyjrzenie się być może z trochę innej perspektywy, być może z takiej, która jest Wam bliska, a być może takiej, która jest trochę rewolucyjna. Metoda jest super prosta, mało skomplikowana, ale wymaga właśnie takiego przełączenia się na trochę inne myślenie. Także zobaczycie w międzyczasie, jak będziemy wchodzić w tą metodę głębiej i będziecie też trochę praktykować ją teraz w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania, trochę na sobie i na grupach, z którymi jesteście w kontakcie. Chciałabym po prostu, żebyście miały okazję do tego, żeby zobaczyć, jak Wam z tym będzie, z takim rodzajem myślenia o budowaniu tych pozytywnych relacji. Na pewno to, od czego zaczniemy, to podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Opowiem Wam o tym programie Skillful Class autorstwa Bena Furmana, czyli takiego znakomitego psychiatry fińskiego, też twórcy metody Kids Skills. Opowiem Wam trochę, albo nawet nie opowiem, ale już to będziemy sobie robić razem, czyli zrobimy taką analizę mocnych stron i umiejętności w Waszych klasach, w Waszych grupach, w grupach, z którymi pracujecie. Skupimy się nad tym, w jaki sposób wyznaczać cele grupowe i indywidualne i jak wzmacniać zasoby i motywację poprzez komplementowanie. Dobrze? To jest taki program na dzisiaj. Ale chciałabym też Was poprosić o jakąś taką refleksję i podzielenie się tą refleksją tutaj ze mną na czacie. Jak myślicie właśnie o tym budowaniu dobrych relacji w klasie, to ja, jakich odpowiedzi, na jakie pytania szukacie, będąc tutaj dzisiaj z nami w piątkowy wieczór? Czego potrzebujecie, żeby lepiej budować dobre relacje? I co powinno się tutaj wydarzyć dzisiaj, żebyście miały takie poczucie, że warto było uczestniczyć? To będę ogromnie wdzięczna za Wasze komentarze. Od razu też dodam, że ponieważ nagrywamy to spotkanie, to chciałabym zaproponować Wam taki porządek, że ja najpierw przejdę krok po kroku przez taką część prezentacyjną z różnymi zadaniami po drodze dla Was, żebyście mi tam nie posnęły, nie odpłynęły w piątkowe popołudnie, a potem możemy sobie zrobić chwilkę przerwy, albo nawet może i bez przerwy, zobaczymy, jak będziemy z czasem, ale jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby jeszcze zostać chwilę i odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania, to też to możemy zrobić, tylko zostawiłabym je sobie na później, żeby już te pytania i odpowiedzi czy komentarze się odbywały poza nagrywaniem, dobrze? A tutaj jest pytanie, czy program jest w wersji polskojęzycznej. Z tego, co wiem, to nie ma. Ja Wam przekażę taką pigułkę dotyczącą tego programu. On jest naprawdę prosty, tak prosty, że prostszy być nie może i tak naprawdę nie wiem, czy jest potrzebne takie dokładne tłumaczenie, ale odeślę Was też do źródeł, gdzie będziecie mogły korzystać z tego, co Ben Furman stworzył. Słuchajcie, to co, ja pójdę kawałeczek dalej, a za chwilę wrócę też do tych Waszych pytań, oczekiwań, żeby zobaczyć, czy idę tutaj, czy idę i Was zapraszam w dobrym kierunku.
To, od czego chciałabym, żebyśmy zaczęły dzisiaj, to od jakiejś takiej refleksji, być może takiej, która Was przywiodła tutaj, że skoro jesteście dzisiaj na webinarze dotyczącym budowania dobrych relacji w klasie, to jakie trudności zauważacie w swojej klasie, w swojej grupie, tam, gdzie identyfikujecie się jako osoby wspierające grupę, co tam się pojawia? I też będę tutaj wdzięczna za sygnał od Was na czacie, co jest trudne dla dzieciaków, z którymi pracujecie, albo co się dzieje jakiegoś niebezpiecznego, coś, czego nie chciałybyście obserwować w tych grupach, albo jakiego rodzaju przykrości dzieci sobie robią, czy o co się kłócą, czy z czym sobie nie radzą. Co jest takiego, co jest trudnego w tych relacjach? Sekundkę poczekam na Wasze odpowiedzi i zajrzę teraz do czatu. Jak przekazać tę wiedzę i umiejętności nauczycielom, żeby mogli wspierać uczniów? Dobra, to jedno pytanie takie dotyczące Waszych oczekiwań. Przykłady konkretnych ćwiczeń, to na pewno będziemy robić. Tak, chciałabym, żeby mimo tego, że jesteśmy w takiej formie właśnie webinarowej, to żeby to było bardzo praktyczne dla Was i żebyście mogły bardzo konkretne rzeczy z tego wyciągnąć, takie do zastosowania. A jeśli chodzi o przekazanie wiedzy nauczycielom, to bardzo zachęcam do tego, żeby udostępnić po prostu nauczycielom nagranie z tego naszego webinaru. Ono powinno się w ciągu paru dni pojawić u nas na stronie, żeby mogli korzystać, bo naprawdę metoda jest tak prosta, że mi jest czasami głupio robić z tego webinar, bo to jest naprawdę prościutkie, ale być może jest potrzebne trochę takie pchnięcie, taka inspiracja do tego, żeby z tej metody korzystać. Dobra, i teraz te trudności, które zauważacie w relacjach w swojej klasie, kiedy zwracają się do wychowawcy o pomoc, a on nie reaguje, to jest strasznie trudne dla dzieci, to prawda. Atak uczniów na osoby słabsze z dysfunkcjami, izolacja poszczególnych osób w klasie. Tu mi coś przeskoczyło. Trudności z uwzględnianiem odmienności, wytykanie sobie. Okej, tak, to jest trudne faktycznie. Dzięki wielkie za te komentarze. Separowanie dzieci biedniejszych. Tak, widzę, że pojawiają się takie wątki związane z trzymaniem się w jednej grupie i oddzielaniem od tej grupy innych dzieciaków na jakiejkolwiek podstawie. Tak, to mogą być właśnie, tak jak pisałyście, dzieci z jakimiś dysfunkcjami, dzieci biedniejsze, dzieci jakkolwiek odstające trochę od grupy. Wyśmiewanie się z osób otyłych. Dobra, dzięki wielkie za te wszystkie komentarze. Nauczyciele boją się dzieci, a dzieci boją się nauczycieli. Słuchajcie, to jest tak smutne, ale często tak prawdziwe. Ja też mam dwoje dzieci w zwykłej rejonowej podstawówce, córkę w 8 klasie, syna w drugiej. I te rzeczy, o których piszecie, znam też po prostu jako mama z takich opowieści i trochę takiego wyżalania się dzieciaków. Tak, także widzę, że to, z czym się borykacie, to też są takie rzeczy, o których wiem właśnie z pracy z dzieciakami w gabinecie, z nauczycielami, asystentami międzykulturowymi, ale właśnie też z stowarzyszenia moim dzieciom, w tym jak one funkcjonują w szkole. No dobra, słuchajcie, pójdziemy kawałeczek dalej. Mówiłam Wam o tym, że będziemy dzisiaj poruszać się w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I może nawet właśnie nie samej terapii, tylko tego podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. I ono jest tutaj kluczem do tego, żeby zastosować tę metodę w sposób skuteczny. Takie podstawowe założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach są takie, że po pierwsze dostrzegamy i zaczynamy wierzyć w to, że dzieci mają w sobie zasoby potrzebne do zmiany, że znają sposoby działania, które im służą i że generalnie jest w nich dużo dobra. To jest podstawa, od której zaczynamy. Drugie założenie jest takie, że niemożliwe jest, żeby cały czas było tak samo, żeby cały czas było źle. I dlatego tutaj jedną z praktycznych technik i takim zadaniem w TSR-ze jest szukanie wyjątków od jakiejś trudnej sytuacji, od powtarzającej się reguły. Szukanie wyjątków, które nam pokażą, że jednak czasami to dziecko czy ta grupa, ta klasa potrafi funkcjonować fajnie, sprawnie, wspierająco.
do czego będziemy zmierzać, to żeby sprawdzić, co w waszej grupie, w waszej klasie buduje relacje, jakkolwiek w minimalnym stopniu i robić tego więcej, ale też sprawdzić, co tym relacjom nie służy i na co to można zamienić. Dobrze? Takie bardzo prościutkie rzeczy i zaraz będziemy to wszystko robić w bardzo praktyczny sposób. Tak jak mówiłam, Ben Furman, który jest twórcą metody Kids Skills i ta metoda jest, jakbyście chciały się z tego podszkolić, to z tego są materiały w języku polskim i są szkolenia w języku polskim, także też bardzo serdecznie zachęcam. On jest twórcą metody Kids Skills i jest twórcą tej metody Skillful Class, która jest takim... takim kawałeczkiem opartym na tym samym sposobie myślenia o dzieciach i o wspieraniu ich rozwoju. To, co jest tutaj kluczowe, to to, żeby przenieść takie swoje myślenie i skoncentrowanie z tego, jaki problem dotyka klasy, grupy czy ich relacji, na to, jakich umiejętności dzieciaki potrzebują się nauczyć razem z wami, osobami wspierającymi, żeby te relacje wyglądały lepiej. Czyli jest to takie podejście skupiające się właśnie nie na problemach, tylko na umiejętnościach i na wspieraniu dzieciaków w rozwijaniu tych umiejętności. Dlaczego to takie ważne i dlaczego to takie ważne dla dzieci? Być może bez sensu wam zadaję to pytanie, bo pewnie znacie odpowiedź. Dzieciaki w systemie edukacji, który funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, bardzo często słyszą o swoich niedostatkach, bardzo często słyszą i dostają taką informację zwrotną o tym, czego nie potrafią, co im źle idzie, czego nie umieją, czego najgorszego można się o nich spodziewać. Często też słuchają i są... Jakby uwaga skupia się na nich wtedy, kiedy jest do przekazania jakaś informacja problematyczna. Natomiast dużo mniej mówi się o pozytywach, dużo mniej mówi się o kompetencjach. Uznaje się je często za coś takiego pożądanego i oczekiwanego, więc skoro to się pojawia, to nie ma co o tym mówić. A mózg dziecięcy właśnie potrzebuje odwrotnych proporcji. Potrzebuje tego, żeby zauważać te kompetencje, zauważyć najmniejsze przejawy powodzenia, wykorzystania umiejętności, ale też takiego nakierowania na cele. I to jest właśnie jedna z metod, czy jedna z takich kluczowych, jedna z kluczowych zasad w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Że o problemie czy o problemach mówimy, czy analizujemy je w sposób minimalny. Na tyle niedużo, żeby przyjrzeć się problemowi i rozumieć go, ale żeby nie dać się mu przytłoczyć. Kiedy mówimy o problemach, możecie też sobie teraz zrobić trochę takie ćwiczenie w głowie, tak, że kiedy myślimy o jakichś swoich problemach, o problemach swojej klasy, swojej szkoły, swoich dzieciaków, i jakoś tak wchodzimy, zagłębiamy się w te problemy, to bardzo często pojawia się jakieś takie poczucie niekompetencji, bezsilności, pojawia się niska motywacja do działania, pojawiają się różne trudne emocje, często szuka się wtedy powodów i uzasadnień, ale często się w tym utyka. Natomiast kiedy zamiast mówić o problemach i celach, przepraszam, zamiast mówić o problemach, przeformułowujemy je w cele i w potrzeby, to jest coś, co naszemu mózgowi, naszemu układowi nerwowemu pozwala odnajdywać trochę takiego poczucia wpływu. Wzrasta wtedy też motywacja do działania. Wyłącz mi blokadkę. Przepraszam bardzo. Wyłącz mi blokadkę, bo mi się spodziewa. Syn prosi, żebym mu wyłączyła blokadę na telefonie. Przepraszam was bardzo, ale to tam chyba już jakoś mąż mu pomoże. Przepraszam za usterkę, to jest matka pracująca w domu, klasyka. Sekundkę potrzebuję, żeby jakoś wrócić do was. Dobrze, jesteśmy przy problemach i celach. O problemach powiedziałam, tak, że to jest coś, co generalnie trochę blokuje naszą kreatywność, wpędza nas często w poczucie winy i nie pozwala nam pójść dalej. Natomiast kiedy mówimy o potrzebach i o celach, rośnie to poczucie wpływu.
wzrasta motywacja do działania, pojawia się więcej różnych pozytywnych emocji i poszukujemy razem tych sposobów i rozwiązań. I to, do czego bym bardzo zachęcała Was, to nawet zrobienie sobie takiej listy problem i cel, tak? Co widzę jako trudne, problematyczne w grupie, z którą pracuję, którą wspieram. I potem trochę to sobie tak przekreślić i napisać takie odpowiedniki w formie celów. To pierwsze takie zadanie praktyczne dla Was i jak jesteście też w kontakcie z innymi nauczycielami, pedagogami, osobami wspierającymi dzieciaki, to też zachęcam do podania dalej. Teraz już będziemy wchodzić troszeczkę głębiej w ten program, jeszcze nie sensu stricte Skillful Class, ale to podejście skoncentrowane na zasobach w środowisku szkolnym. To, do czego bym zachęcała, to, żeby zacząć taką obserwację tej swojej grupy, w której pracujecie i zacząć ją z takim wyczuleniem na pozytywy, na to, co dobrego ta klasa, ta grupa robi. Co dobrego zauważacie w ich zachowaniach, w ich interakcjach. I mam tutaj ze sobą, słuchajcie, taki gadżet, którego sama często używam. Widać, że jest bardzo zużyty już tutaj, poklejony taśmą izolacyjną. Lupa, szkło powiększające, której używam jako takiego symbolu tego, że tych zasobów, tych pozytywów i tych plusów szukamy nawet najmniejszych, nawet tam, gdzie ich na pierwszy rzut oka nie bardzo widać. Czasami możecie to powiedzieć z łatwością, tak? że ta klasa, z którą generalnie jest Wam trudno, że ma naprawdę w sobie dużo dobrego, ale czasem tych plusów trzeba szukać właśnie jak z lupą i od razu chcę Wam powiedzieć, że to podejście będzie Was zachęcało do tego, żeby właśnie szukać tych drobiazgów, że to będzie podejście, które będzie skłaniało do tego, żeby wynajdywać najmniejsze przejawy tych dobrych relacji i je wzmacniać. Czyli punkt pierwszy, czy krok pierwszy, obserwacja relacji w klasie i informacja o dobrych stronach. To jest też coś, co jest w ogóle dla wielu dzieci ogromnym zaskoczeniem. Właśnie dlatego, że wielu z nich przywykło do słuchania nieprzyjemnych informacji na swój temat, do tak zwanego ochrzanu albo do tego, że idą, nie wiem, do szóstki, do piątki, do dyrektorki, gdzieś, gdzie wiedzą, że idą po jakąś reprymendę, tak? Natomiast taka informacja od Was o tym, że chcecie im powiedzieć coś fajnego, coś dobrego, co zaobserwowałyście w ostatnim tygodniu w tym, jak oni funkcjonują. Założę się, że będą Was słuchać z otwartymi oczami i uszami, zadziwione, że dostrzegłyście w nich różne drobiazgi, które faktycznie oni robili. To, że ktoś komuś pożyczył temperówkę, to, że ktoś komuś, nie wiem, podał plecak, to, że ktoś komuś z kimś się czymś podzielił, tak? Drobiazgi, ale takie, które wszystkie razem tworzą tą dobrą atmosferę i wzmacniają te dobre relacje i właśnie potrzebują być zauważone. Potem w punkcie drugim zaproszę Was do tego, żeby te relacje, które mają miejsce, które funkcjonują w grupie, z którą pracujecie, przeanalizować razem z uczniami i uczennicami. Czyli poprzyglądać się temu, jak oni to widzą po tej informacji zwrotnej od Was, jak oni widzą, czego one potrzebują, co im się podoba, co oni zauważają. Dobrze, żeby tych informacji na temat ich funkcjonowania było jak najwięcej i z Waszej strony, i z ich. Potem w kolejnym kroku będziecie formułować cele dla klasy i cele indywidualne. Zaraz Wam też pokażę na takiej skali i już to będziemy sobie robić dalej, jak to się robi. Potem w kolejnym punkcie, czy w kolejnym etapie tak naprawdę jest praca nad tymi celami wyznaczonymi dla całej klasy i celami osobistymi, plus komplementowanie, o którym Wam za chwileczkę powiem. I najważniejszy punkt, świętowanie sukcesów. To świętowanie jest zaplanowane z góry, ponieważ cały plan ma przebiec tak, żeby było co świętować na koniec i żeby dzieci o tym wiedziały.
że to jest program, który zakończy się świętowaniem. I to świętowanie jest dla nich jednym z motywatorów, a po drodze mają szereg okazji do tego, żeby po pierwsze zauważać te dobre momenty, po drugie cieszyć się nimi, korzystać z nich, doświadczać tego, jak przyjemne one są, a po trzecie właśnie rozwijać te nowe kompetencje. I jeżeli rozwijają je i powtarzają je, to one zaczynają wchodzić w nawyki. Natomiast ważne jest, żeby jak będziecie je zapraszać do udziału w takim programie, to żeby one wiedziały, że na koniec będzie świętowanie, bo to jest coś, co naprawdę motywuje dzieciaki, zwłaszcza, że to świętowanie się planuje razem z nimi. W jaki sposób będziemy świętować, kiedy już się nauczymy tego, czego potrzebujemy się nauczyć. No dobra, to po kolei. Będziemy schodzić troszeczkę bardziej szczegółowo teraz. Prosimy dzieci, żeby powiedziały, z czym kojarzą im się dobre relacje w klasie i zapisujemy to, nie wiem, na tablicy multimedialnej, na plakacie, przyklejamy tak, żeby było tych haseł związanych z dobrymi relacjami jak najwięcej widocznych w polu widzenia dzieciaków. Wy możecie teraz też dać mi tutaj kilka takich waszych skojarzeń z dobrymi relacjami na czacie, to też będziecie mieć w to wgląd i zobaczycie, co to dla was oznaczają, co dla was oznaczają te dobre relacje. Potem, jak już mamy to skojarzenie, z czym nam się te dobre relacje kojarzą, rysujemy taką skalę. Zaraz tą skalę też będziecie mieć tutaj na flipcharcie i też was poproszę o to, żebyście sobie rozrysowały. Skalę od 0 do 10 to będzie skala, przy pomocy której będziemy mierzyć relacje w tej grupie, z którą pracujecie. Od 0 do 10 oznaczamy sobie i omawiamy, że 0 oznacza takie najtrudniejsze relacje i taka klasa, w której po prostu jest trudno nam być, a 10 oznacza taka klasa, w której chcemy być, czy taka grupa, w której nam się dobrze funkcjonuje, taka, w której jest nam przyjemnie, w której nie pojawiają się trudności, które pojawiały się czasami wcześniej. 0 to jest to, czego nie chcemy, co nam się nie podoba, a 10 to jest to, do czego zmierzamy. Następnie prosimy, żeby każdy się zastanowił, gdzie indywidualnym, moim zdaniem, jesteśmy jako klasa na tej skali. Od 0 do 10. W kolejnym punkcie pytamy wszystkich, którzy tam mówią, na przykład ktoś mówi, że ja uważam, że na 3, a ja, że na 5, a ja, że na 8, a ja, że na 2, tak? I to mogą być różne odpowiedzi, jak najbardziej. Możemy potem dążyć do tego, żeby w toku rozmowy o tych relacjach uznać, ok, że skoro taki mamy ten rozrzut między 2 a 8, to być może jesteśmy bliżej 3, albo bliżej 6, albo bliżej 7 w toku rozmowy. Natomiast może być tak jak najbardziej, że różne osoby ze swojej perspektywy różnie to postrzegają. Ale co jest kluczowe, słuchajcie, zwłaszcza, że robimy to w środowisku szkolnym, to skala od 0 do 10 kojarzy się często dzieciakom tak, że jeżeli jest tak do 5, to znaczy, że jest marnie, a od 5, no ta 5 to trochę tak jak taka szkolna truja i że 5 to też generalnie jest nie za dużo i że dopiero te oceny tam 6, 7, no nawet może 7, 8, 9, że one są dobre. A tutaj w tym podejściu podkreślamy to i też pytamy dzieciaki o to, co takiego dobrego my robimy, wy robicie jako klasa, że możecie dać sobie nawet ten jeden punkt. Jeżeli w skali od 0 do 10 dzieciaki dają 1, to co takiego jest w naszej klasie, że dajemy sobie ten jeden punkt, albo 2, albo 3. Czyli tutaj zachwycamy się, interesujemy się, przykładamy naszą uwagę do tego, skąd nam się wziął ten 1, 2, 4 punkty. Jak ich jest więcej, to nie ma problemu. Natomiast w tych klasach, w których te relacje są naprawdę trudne, to, że dzieciaki dadzą sobie ten 1, 2 czy 3 punkty, to robi ogromną różnicę. Dobrze? I to jest dla nas super ważne w tym podejściu, żeby eksplorować z nimi, co takiego one już robią, że mogły sobie ten 1 czy 2 punkty dać. I potem zastanawiamy się w kolejnym punkcie dalej, co może zrobić każdy z nas,
żebyśmy jako klasa przesunęli się o punkcik. Załóżmy, że ustaliliśmy, że jesteśmy tam, nie wiem, wszyscy razem, że jesteśmy na piątce, to czego byśmy potrzebowali, żeby przesunąć się na szóstkę? I jak to możemy zrobić? Co może zrobić każdy z nas i co możemy zrobić jako klasa? Na co się umówić? Dobra, i tutaj widzę, że Anna odpisałaś mi, dałaś mi odpowiedź na to pytanie, co dobrego ci się kojarzy z dobrymi relacjami, że dzieci potrafią współpracować ze sobą bez względu na sympatię i antypatię. Dzięki. To jest bardzo fajne, nie? Bo to pokazuje taką dojrzałość ich do funkcjonowania w grupie. Sympatię i antypatię to jest coś takiego bardziej osobistego, bardziej naturalnego, a tutaj kwestia tego, że one potrafią współpracować, nie? To znaczy, że są też fajnie wsparte, pokierowane do tego, żeby na tą współpracę w grupie się odważać i decydować. No słuchajcie, no to zaproszę Was do tego, ponieważ jesteśmy w tym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, na zasobach, na pozytywach, to odpowiedzcie mi proszę na to pytanie, co dobrego zauważacie w funkcjonowaniu swoich uczniów, uczennic w grupie, tych dzieciaków, o których myślicie, z którymi pracujecie, które Was przywiodły tutaj. Co dobrego one już robią, tak? Jakbyście mogły dać znać, trochę przyglądając się temu, gdzie one są na tej skali jako grupa. Tutaj będę wdzięczna też za informacje od Was na czacie. Co dobrego zauważacie w funkcjonowaniu swoich uczniów i uczennic w grupie? Potrafią świetnie zorganizować różne wydarzenia i akcje. Okej. Okay. Super, to jest taka umiejętność, rozumiem, nietypowo szkolna, nie? Ale fajnie, że coś takiego zauważyłaś i że potrafisz nazwać to. Czy oni o tym wiedzą od ciebie, że potrafią świetnie organizować różne wydarzenia i akcje? Tutaj do Katarzyny. Katarzyna pisała o tym. Dobra, poczekam sekundkę na kolejne komentarze. Tutaj mi system sygnalizuje, że ktoś pisze. Ktoś pisze wiadomość, także chwilkę poczekam. Mam nadzieję, że tak, okej. Okay. Jak nie wiedzą albo jest ryzyko, że nie wiedzą, to możesz się upewnić, możesz im któregoś dnia dać znać, że zauważasz to u nich i że ci się to podoba. Chętnie dzielą się przyborami, pocieszają się, gdy ktoś jest smutny. Pierwsza klasa, super. Dobra. Tych z Was, którzy mi tutaj nie piszą na czacie, zachęcam do tego, żebyście po prostu też myślały o tym, szukały tego, co dobrego widzicie w funkcjonowaniu grupy, nawet która funkcjonuje w bardzo trudny sposób, bo to będzie punktem wyjścia do naszej dalszej pracy. Idziemy dalej. Teraz będzie potrzebna kartka i coś do pisania, także zachęcam, żebyście sobie zorganizowały coś i będziemy przechodzić razem krok po kroku przez te elementy programu Skillful Class. Dobrze? Idziemy. Oj, tylko nam się tutaj rozjechała nam się skala, to poproszę, wyobraźcie sobie, że tutaj po dziewiątce jest ta dziesiątka, że ona nie jest pod zerem. Dobrze? Przepraszam, tutaj jakiś błąd się wkradł. Jest skala od 0 do 10 i poproszę, żebyście sobie narysowały na swoich kartkach taką skalę od 0 do 10 i zaznaczyły ten pierwszy krok, czyli gdzie czujecie, że jest Wasza klasa, ta czy grupa, do której jakoś tam Wam najbliżej teraz myślami, na którym punkcie, dobrze? I będę wdzięczna też o sygnał na czacie, gdzie tam jesteście, między 0 a 10, gdzie jest ta Wasza klasa i grupa i co takiego robicie, że nie jesteście na zero, tylko na tym swoim, tym co tam zaznaczycie, dobrze? Chwilkę czasu Wam dam, Monika pisze, że czwórka, dzięki Monika. Zaznacz sobie też na swojej skali tą czwóreczkę i daj znać, co takiego robicie, co takiego ta klasa Twoja czy grupa robi, że są na czwórce, a nie grupa na szóstce. Super, dzięki. Pozaznaczajcie sobie bardzo proszę pozostałe osoby. Tu jest na piątce jakaś grupa, ekstra czwórka. Dzięki, dzięki wielkie za te sygnały od Was. I co takiego tak ta Wasza grupa robi, co te dzieciaki robią, że są na tej czwórce, piątce, szóstce.
Chwilkę Wam na to dam, żebyście mogły sobie jakoś o tym pomyśleć, zapisać na swoich kartkach. Jak będzie ktoś z Was chętny, żeby się podzielić na czacie, to będę wdzięczna za taką informację z Waszej strony. O, tutaj następna szóstka się pojawiła. Skąd te czwórki, piątki, szóstki? Rozwiązujemy konflikty, rozmawiając, docierając do potrzeb. Dobra. Dzięki Ania za informację, za konkret. Jak będziecie ten krok robić ze swoimi uczniami i uczennicami, bo to jest dokładnie to, przez co przechodzicie z uczniami i uczennicami, stosując ten program, to bardzo ważnym pytaniem, które trzeba dzieciakom zadać, jak odpowiedzą Wam na to pytanie, co takiego robicie, że nie jesteście na zero, że jesteście na tej czwórce, piątce czy szóstce. I one odpowiadają, tak jak odpowiedziała teraz Ania, rozwiązujemy konflikty rozmawiając i docierając do potrzeb. I ja wtedy muszę Wam zadać pytanie, i co jeszcze? I jakbyś mi, Aniu, odpowiedziała, co jeszcze, to ja Cię potem zapytam jeszcze raz. Okej, i co jeszcze? Tak, to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby te dobre strony eksplorować i to pytanie, co jeszcze, zadać kilka dobrych razy, żeby nie było tak, aha, rozwiązujemy konflikty, ekstra, wystarczy. Nie, nie wystarczy, trzeba posprawdzać jeszcze dalej, jeszcze głębiej, co tam jeszcze jest, dobrze? Także Wy też sobie dopiszcie tutaj to pytanie, co jeszcze, bo ono jest bardzo ważne do tego, żeby naprawdę szukać i przyglądać się tym Waszym zasobom. Ja już teraz nie będę Was męczyła z tym, ale proszę, żebyście miały w pamięci to pytanie, co jeszcze. Kolejna rzecz, którą będziemy zaznaczać na skali i za chwileczkę do tego dojdziemy, to będzie zaznaczenie wyjątków, ale chcę Wam troszeczkę o tym wyjątku opowiedzieć, jakby skąd, dlaczego to poszukiwanie wyjątków jest takie ważne. Po pierwsze, w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach mówimy o tym, że wyjątki zawsze się zdarzają, że i pewnie wy też o tym wiecie, pracując z dzieciakami, z różnymi grupami, że są takie momenty, że grupa, klasa czy jednostka zaskakuje Was, że naprawdę myślisz sobie, wow, w ogóle jak super ten dzieciak dzisiaj funkcjonuje, jak fajnie ta klasa to załatwiła, to rozegrała, jak dobrze im szło dzisiaj razem. Niemożliwe jest, żeby zawsze zachowywać się tak samo. I zawsze te wyjątki się znajdują. I to, co jest kluczowe, to jest wsparcie dziecka, czy rodzica, czy rodziny, czy grupy w tym, żeby znaleźć wyjątki. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że to przyglądanie się wyjątkom pozwala znaleźć zasoby. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że klasa, która funkcjonuje ze sobą bardzo trudno, miewa czasem dobre momenty, i przyjrzymy się temu, jak to się dzieje, że te dobre momenty im się zdarzają, co takiego oni robią, co takiego my robimy jako osoby wspierające je w byciu razem, to nam bardzo poszerza zakres zasobów, sposobów, strategii tego, czego one potrzebują, żeby funkcjonować dużo lepiej. Więc za chwilę będziemy zadawać pytanie o wyjątek. A wygląda ono mniej więcej tak. Czyli i teraz też poproszę Was, żebyście o tych wyjątkach sobie pomyślały. Pomyśl przez chwilę o sytuacji, o momencie, w której problem, czy jakaś trudność, którą widzisz w swojej grupie, nie występował wcale. Czyli ten moment, w którym ta grupa przez chwilę funkcjonowała dobrze. Albo kiedy był chociaż odrobinę mniejszy. Albo kiedy Ty, osoba wspierająca tą grupę, trochę lepiej sobie z tym radziłaś. Co wtedy było inaczej? Co Ty robiłaś inaczej? Co dzieciaki robiły inaczej? Co innego było w otoczeniu, co sprawiło, że ta grupa mogła funkcjonować inaczej? Jak to było możliwe, że oni funkcjonowali inaczej? Jak tego dokonali? Albo jak Ty im pomogłaś w tym, żeby funkcjonowali lepiej? O czym oni pamiętali? O czym Ty pamiętałaś, tak? Kto Wam pomagał, co zrobiła ta osoba. Eksplorujemy tutaj wszystkie te czynniki, które mogły mieć znaczenie w tym, żeby faktycznie mieć taki wyjątek w swojej historii trudnego funkcjonowania, wyjątek, w którym było dobrze. I kolejne pytanie, czyli z tego wyjątku bierzemy to, co było dobre, to, co było wspierające, to, co było konstruktywne i zastanawiamy się, co z tych rzeczy, które robiliśmy kiedyś, które nam kiedyś zadziałały, co możemy zrobić teraz. Próbujemy ten wyjątek
sobie przetransferować do obecnej sytuacji. Co możemy zrobić teraz? Które z tamtych rozwiązań jest najłatwiejsze do wdrożenia? W jaki sposób możemy to zrobić? I w jaki sposób to wpłynie na nas, że skorzystamy z tych sposobów, które wypracowaliśmy wtedy w tym wyjątku. I nanosimy to na skalę. Dobrze? Czyli pokazałam Wam, jak ten wyjątek eksplorować. I teraz na tej samej skali, na której jesteśmy, tam gdzie sobie zaznaczyłyście czwórki, piątki, szóstki, pomyślcie proszę o tej samej grupie, o takiej chwili, kiedy byłyście z tą grupą wyżej na tej skali, chociaż przez chwilę, kiedy ona miała taki swój dobry moment, dobrze? To gdzie wtedy byłyście na tej skali? Te z Was, które mi tutaj zaznaczyły czwórkę, piątkę i szóstkę, to już Was bardzo poproszę, żebyście dały teraz znać dalej na czacie, gdzie byłyście ze swoimi klasami w tym momencie takim wyjątkowo dobrym. A pozostałe osoby, proszę, pozaznaczajcie to sobie na swoich kartkach. I też chwilę na zastanowienie, na przyjrzenie się temu. I będę wdzięczna za sygnał na czacie. Dobra, ktoś pisze komentarz. A mi się taki komentarz, że ktoś pisze komentarz, to mi się pojawia i znika. I jak się pojawia, to tak się bardzo cieszę, że tam jesteście i jakoś współpracujemy w tym temacie. O, Larysa, dzięki. Byliście na ósemce, ekstra. Ania, że najpierw na czwórce, potem w tym wyjątku na szóstce, dobrze to rozumiem? Mhm. Dobra, no to posprawdzajcie, Ania, Larysa, Monika na siódemce, dobra, to posprawdzajcie, co wtedy ta Wasza grupa robiła inaczej, z czym dzieciaki sobie radziły, czego robiły więcej, jakiego rodzaju interakcji było między nimi więcej, dobrze? To sobie eksplorujemy. A te z Was, które robicie to na kartkach, też bardzo proszę, tutaj jest taki ważny punkt, czyli co dzieciaki robiły inaczej, czego było więcej, czego było mniej, ale też co Wy robiłyście inaczej, na co być może miałyście, nie wiem, więcej przestrzeni, więcej siły, więcej zasobów, Wy same i to było też wspierające dla dzieci, dobra? Pójdę dalej, a potem wrócę do Waszych komentarzy, bo widzę, że tutaj się jakiś jeszcze pojawił. Dobra, to mamy tak, mamy zeksplorowaną sytuację, w której zaczynamy, czyli oceniamy te relacje w klasie, załóżmy na tą czwórkę, przypominamy sobie, że był taki wyjątek, kiedy byliśmy na siódemce i wtedy, posłużę się Aniu Twoim przykładem, było więcej uważności, mniej rozproszenia i rozmów w ławkach. Mhm. To pytanie, co Ty takiego robiłaś, co pozwalało dzieciom mieć więcej uważności, jaki był Twój wkład w to, ale też co takiego dla nich było możliwe z ich strony, że było mniej tego rozproszenia i rozmów, tak? To już myślę, że nie musisz teraz mi tego opisywać, ale znowu idziemy jakby dalej i głębiej, czyli ja bym Was tutaj zapytała o to i co jeszcze, oprócz tego, że mniej rozproszenia i rozmów w ławkach i jak to robiliście. I jak Ty to robiłaś jako osoba wspierająca dzieciaki i jak one to robiły i dlaczego to było dla nich możliwe, dobrze? Czyli to, co tutaj jest, słuchajcie, chyba najważniejsze, to jest taka Wasza dociekliwość, tak? Że to nie jest tak, że my zadajemy pytanie, dzieci nam dają odpowiedź i koniec, tylko dociekamy i dociekamy i dociekamy, bo im więcej będziemy mieć wiedzy na ten temat i my, i one, to tym bardziej ta wiedza jest dla nas budująca, bo dzieciaki sobie przypominają, faktycznie tak było i to było fajne. I dobrze by było mieć tak znowu, nie? To eksplorowanie, przypominanie sobie wyjątków jest w ogóle bardzo, bardzo przyjemne, takie bardzo twórcze. Pozwala też dzieciakom odkleić tą łatkę, jeżeli mają już taką łatkę, nie wiem, trudnej klasy, najgorszej klasy, najgorsza klasa w karierze, tak? Znam masę dzieciaków, które to słyszały od nauczycieli i to analizowanie wyjątków sprawia, że ta łatka jest taka łatwiejsza do odklejenia, że one naprawdę miewają bardzo dobre momenty i wiedzą, z czego to się bierze. Co robiliście inaczej, czego robiliście więcej, czego było mniej albo czego nie robiliście wcale, albo co robiliście zamiast czegoś. Dobrze, czyli sprawdzamy te wszystkie zmiany.
O, Ania, dziękuję. Konsekwentna informacja zwrotna z mojej strony. Teraz jest czas na słuchanie osób. Ekstra. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, tak? Że jest informacja zwrotna, taka ukierunkowująca dzieciaki na działanie, ale informacja zwrotna pozytywna, tak? Wzmocnienie pozytywne, że świetnie pracujecie, cieszę się, że to robicie, tak? Miło mi jest patrzeć na was, kiedy pracujecie tak fajnie jako grupa. To są chyba jedne z najważniejszych rzeczy, zwłaszcza w tych klasach młodszych, 1-3 czy 0-3, w których jeszcze dzieciakom zależy na tym, żeby nauczycielki, nauczyciele ich lubili, że to jest ta taka pani, do której jeszcze biegną się przytulić, chcą jakoś tak być z nią blisko. To jest super ważne dla nich, żeby mieć właśnie z waszej strony tą informację pozytywną, zwrotną. Dobrze, to jak to sobie przeanalizowaliśmy, czyli gdzie jesteśmy teraz, gdzie bywaliśmy wcześniej i na czym to polegało, to idziemy o krok dalej na tej samej skali i zastanawiamy się nad tą pierwszą możliwą małą zmianą, czyli z tej czwórki, piątki, szóstki, na której jesteśmy teraz, zastanawiamy się, że gdybyśmy faktycznie poprawili relacje w naszej klasie, to po pierwsze, gdzie my się przeniesiemy z tej czwórki, piątki czy szóstki, na którą cyferkę, ale też jak to zrobimy, jakie wykorzystamy nasze umiejętności, także te, o których wiemy z naszego wyjątku, że je mamy, tylko jakoś o nich zapomnieliśmy. Od czego zaczniemy? Od czego zaczniemy jako grupa? Od czego zacznie każdy z nas? Po czym poznamy, że idziemy w dobrym kierunku? Dobrze, to są wszystko pytania, które będziecie rozkminiać z dzieciakami. Tak? Gdzie byśmy się przesunęli i jak byśmy to zrobili? I w kolejnym kroku sprawdzamy, jakie korzyści będą, jakie są możliwe korzyści, które mogłyby wynikać z tej małej zmiany. I możemy te korzyści zeksplorować w następujący sposób, czyli powiedzieć dzieciom, przypuśćmy, że faktycznie zrobimy to, o czym mówimy, czyli poprawimy relacje na tyle, że będziemy na siódemce, a nie na piątce. Co dobrego nam to przyniesie? Jakie będziemy mieć wtedy korzyści? Jak wy będziecie się czuć w klasie? Po czym poznacie to, że te relacje się poprawiły? Co będzie wtedy dzięki temu dla was możliwe? I jak będziecie chcieli świętować swój sukces. Bardzo ważne, słuchajcie, przyjrzenie się tym korzyściom właśnie razem z dzieciakami, bo to jest coś, co będzie rozbudzało taką ich chęć i motywację do tego, żeby wprowadzać te zmiany, że przeanalizujemy sobie te korzyści. Tutaj mamy takie korzyści, to znaczy te pytania, które wam tutaj proponuję, takie do eksploracji korzyści, to są pytania dotyczące jakby funkcjonowania ich w klasie, ale można też poszerzyć tą ich perspektywę korzyści, pytając je na przykład o to, kto jeszcze zauważy, że w waszej klasie nastąpiła taka zmiana. Być może to będą jacyś nauczyciele, którzy do tej pory właśnie mówili, że najgorsza klasa w mojej karierze, tak? Co powiedzą ci nauczyciele czy nauczycielki? Co zauważą, co ich zaskoczy, czego się nie będą po was spodziewać. To są też takie pytania poszerzające tą taką perspektywę, że ta zmiana, którą dzieciaki wypracowują, wpłynie też na relacje innych osób do nich. I do tego też bardzo zachęcam. I to, co często jest motywatorem dla dzieciaków do wprowadzania tej zmian, to jest, że zrobią numer po prostu, że zrobią numer tej pani, która ich już ma tak strasznie dosyć i zawsze im mówi, że już nie chce na nich patrzeć. To tak oczywiście upraszczam trochę, ale wiecie, co mam na myśli, że oni zrobią jej numer, że ona będzie tak zaskoczona, że po prostu będzie myślała, że weszła do innej klasy, tak? I że oni mają ochotę zrobić jej taki numer. I to jest taka motywacja, która zachęca ich do tego, żeby te relacje faktycznie budować takie fajne, wspierające w swojej klasie, a jednocześnie zrobić taki żart, tak? Nauczycielce, z której strony spodziewają się głównie jakichś trudnych i nieprzyjemnych komentarzy.
Dobra, to ja wrócę teraz do komentarzy. Zobaczę, Monika pisze, że w czwartej klasie to też ważne, bo po pandemii uczniowie zachowują się jak dzieci z 1-3. Wiecie co, tak, to w tych starszych klasach cała ta metoda, ona też działa. Ona została skonstruowana, obmyślona głównie z myślą o młodszych dzieciakach, natomiast ja absolutnie polecam ją do stosowania ze starszymi klasami, czyli tymi 4-8. Przy czym tutaj jest bardzo ważna rzecz. Trzeba dzieciakom jakby kawa na ławę wyłożyć, skąd ta zmiana i skąd ten pomysł. Bo te młodsze dzieciaki będą jeszcze miały taką tendencję w to, żeby, może nie tendencję, taką większą otwartość, gotowość w to, żeby jakby to, z czym do nich przychodzicie, wierzyć wam, że to jest dobre, że to będzie ciekawe, że to im posłuży. Starsze dzieciaki po różnych trudnych, nieprzyjemnych doświadczeniach w szkole, rozczarowaniach, często mają takie poczucie, i co ona mi tutaj zaproponuje? W ogóle nie ma co jej słuchać, bo nawet jak coś powie, to i tak wiadomo, że zaraz nas ochrzani. I tutaj jest potrzebne, słuchajcie, po prostu takie jakby nowe rozdanie, powiedzenie o tym, że wiecie co, byłam w piątkowy wieczór na takim webinarze i tak to jakoś dziwnie wyglądało i miałam, nie wiem, jakieś wątpliwości, ale zależy mi na was i chcę spróbować. I jakby zobaczmy, na ile to, co tam mówiła ta babka na tym webinarze, czy to ma sens. I spróbujmy. Ja chcę, bo mi na was zależy i jakoś mnie to zaciekawiło i zaraz wam powiem, na czym to polega, tak? Czyli to musi być kawa na ławę wyłożona, bo w przeciwnym razie powiedzą, aha, coś tam pani usłyszała, coś tam przeczytała, ale nie wiem, relacje są tak trudne, że nie bardzo w to wchodzimy. Nie? Natomiast przy takim po wyłożeniu kawy na ławę o tym, że słuchajcie, zobaczmy, spróbujmy. Mnie się to jakoś spodobało, może nam to posłuży. To może być coś, co jakoś zachęci dzieciaki do tego, żeby faktycznie zacząć tym modelem pracować. A korzyści w tych miejscach, gdzie faktycznie jest stosowany ten model, no, są już bardzo duże. I ze strony uczniów, i ze strony nauczycieli, takie informacje o tym, że to faktycznie jakoś tak, chciałabym powiedzieć, jakoś tak czyści te relacje, tak? Że one są bardziej szczere, i lepiej grupy funkcjonują. No dobrze, czyli podsumowując, mamy tutaj tą skalę, tymi kółeczkami, jajkami tutaj się nie przejmujcie, generalnie chodzi o tą skalę od 0 do 10. Chciałam ująć na niej te wszystkie elementy, o których mówiłam do tej pory, czyli oznaczamy sobie 0 i 10, najgorzej jak było, albo jak może być, 10 najlepiej. Jesteśmy zgraną klasą, dobrze się czujemy razem i fajnie jest to 10 sobie poeksplorować, jakoś jak najwięcej powiedzieć o tej dziesiątce, nie? Żeby ona była takim ciekawym, kuszącym obrazem i perspektywą. I potem na tej skali od 0 do 10, pierwsze pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj i co takiego robimy, że nie jesteśmy na 0. Drugie to jest to pytanie o wyjątek, gdzie na tej skali byliśmy kiedyś, kiedy było trochę lepiej. I gdzie na tej skali chcemy być za jakiś czas? Tu jest propozycja na slajdzie, na przykład za tydzień, tak? Ale to może być za tydzień, za dwa, za miesiąc, nie za długo, żeby to nam się nie rozwlekło, ale ten taki system, że przyglądamy się temu co tydzień, też jest wtedy do zastosowania właśnie chociażby na godzinach wychowawczych, nie? Że wracamy do tego raz na tydzień i przyglądamy się temu i sprawdzamy, co możemy zrobić, jakie umiejętności wykorzystać, kto w czym jest dobry i od czego może zacząć, co będzie dla kogo najłatwiejsze. Tu macie takie kompendium tych elementów na tym jednym slajdzie. I to, co jest, słuchajcie, jeszcze potrzebne, co bardzo wzmacnia efekt działania tych pytań i tego programu, to jest komplementowanie. I chcę wam tutaj pokazać trzy sposoby na komplementowanie dzieciaków za to, co robią, za to, jakie robią postępy. I pamiętajcie, że do tego komplementowania znowu podchodzimy z lupą, czyli wypatrujemy wszystkiego, najmniejszych drobinek, za które czujemy, że chcemy dzieciaki pochwalić. Pierwszy sposób to jest komplementowanie bezpośrednie. Bezpośrednie, czyli ja, osoba, która coś zauważyłam, komplementuję to,
co zauważyłam i u kogo. Tak? I na przykład mówię, widzę, słyszę, czy zauważyłam, że umiałaś zadbać o przyjaciół, potrafiłaś się dzielić, wiesz, jak szukać wsparcia, rozumiesz, dostrzegasz, pilnujesz. To, co jest tutaj kluczowe, tak jak pewnie zauważacie, to jest to, że mówimy w tych komplementach o umiejętnościach, a nie o cechach. Nie mówimy, że ale jesteś super przyjaciółką, bo dzieciaki zaraz sobie pomyślą, nie do końca, żeby pani wiedziała, jak ja tam, nie wiem, ostatnio nie pożyczyłam koleżance czegoś albo zabrałam jej coś. I łatwo jest im zakwestionować to, że mają być super przyjaciółką, ale to, że właśnie potrafiłaś się podzielić, wiedziałaś, co zrobić w takiej sytuacji, poszukałaś wsparcia, kiedy koleżanka była w trudnej sytuacji. Drobne, ale konkretne rzeczy. Pamiętałeś o czymś, czy pamiętałaś, powiedziałaś, zrobiłaś. To muszą być fakty. Kolejny sposób to jest komplementowanie pośrednie i to jest coś, do czego korzystania bardzo zachęcam też właśnie czy w ramach godziny wychowawczej, czy w ramach jakichkolwiek lekcji, jakie macie z dzieciakami, kiedy możecie na to chwilę czasu poświęcić, czyli taką rozmowę o tym, kto mógłby powiedzieć o tobie najwięcej dobrego z naszej klasy, kto wie o tobie, o to twoich różnych takich momentach, w których fajnie funkcjonujesz w klasie. Co powiedziałaby ta osoba o tym, jakim jesteś kolegą i koleżanką? I kluczowe jest to, że właśnie szukamy takiej osoby, która powiedziałaby najwięcej dobrego, no właśnie po to, żeby wyciągnąć najwięcej dobrego, żeby wyciągnąć najwięcej zasobów. I pytamy, z jakiego powodu ta osoba może tak o tobie myśleć. Czyli prosimy dziecko, żeby ono przeanalizowało to, dlaczego ta Asia, niech będzie, dlaczego ona może myśleć, że jestem dobrą przyjaciółką? Co ja takiego robię, że ona może tak myśleć? Aha, ja jej mówię, co było zadane, kiedy jej nie było w szkole, na przykład, tak? I dzwonię jej i mówię, weź zrób tam ćwiczenie szóste ze strony 18 i to z tamtej. I ja tak robię. Czyli być może to jest sygnał o tym, że ja faktycznie jestem dobrą koleżanką i że Asia może tak o mnie mówić. Nie? Czyli zachęcamy dzieci do tego, żeby one w sobie same szukały czegoś, za co można je skomplementować. Dlatego mówimy, że to jest komplementowanie pośrednie, czyli to nie my mówimy, ej, jesteś taką dobrą koleżanką, zobacz, za każdym razem, kiedy Asia jest chora, to dzwonisz do niej i jej mówisz, tylko ją pytamy, tą osobę, co takiego ty masz w sobie, że ktoś inny może o tobie w ten sposób pomyśleć, nie? I pobudzamy to takie myślenie również oparte na faktach. Komplementowanie samego siebie, kapitalna metoda, kapitalna i chyba też taka bardzo prosta do wdrożenia, czyli możemy zrobić tak, że mówimy dzieciakom, ej, zaobserwowałam w ostatnim tygodniu, że kiedy byliśmy tam, nie wiem, na wycieczce, to ty pamiętałeś o tym, że ktoś tam, nie wiem, zostawił plecak w szatni i przypomniałeś o tym tej osobie. Ty zwróciłeś uwagę na to, że komuś brakuje biletu i potrzebuje bilet, bo ty tam, nie wiem, go zapomniał i tak dalej, i tak dalej. I pytamy dzieciaki, jak ty to robisz? Jak to możliwe? Co ty takiego masz w sobie, że ty pamiętasz, że ty zwracasz uwagę właśnie na kolegów, na przyjaciół, że dostrzegasz takie rzeczy, tak? Czyli pytamy... To jest takie pytanie, które ma pomóc dzieciakom pomyśleć, hej, no to faktycznie zrobiłam coś dobrego, jak ja to zrobiłam? Najczęściej dzieciaki odpowiadają na takie pytanie, no jak to, jak? No normalnie, no po prostu. Ale znowu kluczowe jest, żeby nie ustawać w tych naszych pytaniach i w tej naszej dociekliwości i powiedzieć, no ja wiem, że tak po prostu, no ale jak? Jakby, co ty takiego masz w sobie, że to jest dla ciebie możliwe? I nawet jeżeli dziecko nie udzieli nam konkretnej odpowiedzi na to, to będzie mu przyjemnie pozastanawiać się nad tym, co ty takiego dobrego masz w sobie, że te dzieci inne, nie wiem, cieszą się, jak jesteś z nimi, cieszą się, jak pracujesz z nimi w grupie, nie? Że to jest coś, co pobudza w dzieciakach takie poczucie wartości, przynależności, czują się dzięki temu docenione i ważne. I teraz słuchajcie, żeby to już zebrać taką naprawdę pigułeczkę, to podsumuję to w takim opisie tego projektu Skillful Class. Tak jak mówiłam, opracowany przez Bena Furmana, fińskiego psychiatra i psychoterapeuta z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi, adresowany do szkół podstawowych i to, co jest kluczowe w tym programie, że on się opiera na współpracy, czyli zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy do tej pory w tych krokach,
To nie jest tak, że przychodzi jakaś mądra głowa, że przychodzi jakaś pani od budowania dobrych relacji i mówi: słuchajcie, żeby w waszej klasie były dobre relacje, musicie mieć więcej tego, mniej tamtego i w ogóle to robić inaczej, a tego nie robić wcale. Nie? To nie jest tak, że przychodzi ktoś mądrzejszy od dzieciaków i od waszej grupy i mówi im, jak ma być. Projekt i sukces tego projektu opiera się na tym, że wy zadajecie dzieciakom pytania, co robicie dobrze, co czasami robiliście jeszcze lepiej, czego potrzebujecie i więcej, jak to zrobicie, czyli odwołujecie się do takiej intuicyjnej wiedzy dzieciaków na temat tego, kiedy im się najlepiej funkcjonuje. Dokładacie do tego oczywiście też swoją wiedzę. Nie jesteście z tego wykluczone, to nie jest tak, że jesteście tam tylko skrybą i zapisujecie to, co mówią dzieciaki, tak? Ale kluczowe jest to, że on się opiera na współpracy. Przez to, że się opiera na współpracy, bardzo wspiera to budowanie pozytywnych relacji tak naprawdę już od samego początku. Finałem mam wrażenie, że nie jest ten ostatni punkt, piąty, kiedy my zdobyliśmy te umiejętności i świętujemy, tylko tak naprawdę sukcesem już jest to, że zaczynamy o tym mówić i dzieciaki dostrzegają ten moment docenienia ich za drobiazgi. To, co w czym bardzo pomaga ten program, to jest zmniejszenie przemocy rówieśniczej, dlatego że tam są wszyscy współodpowiedzialni za to budowanie dobrych relacji i przez wasze wsparcie jako osób uczących, wspierających tę klasę, no różne procesy, które tam się dzieją, i te przyjemne, i te trudne, są nazywane po imieniu i sprawdzamy, tak? Tego potrzebujemy więcej, tego potrzebujemy mniej, tego nie chcemy wcale. To jest zachowanie, czy to jest coś, co naszej klasie nie służy, nie róbmy tego, tak? Na pewno bardzo poprawia komunikację między uczniami i nauczycielami. No i właśnie to, że ono bazuje na tym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz na metodzie Kids Skills, czyli na takim szerszym kontekście właśnie terapeutycznym. Ach, tutaj mamy o przebadanej skuteczności, tak? Ta skuteczność była przebadana wzdłuż i wszerz w Szwecji i w Finlandii. W Polsce jeszcze nie mamy takich badań na ten temat, ale praktyka pokazuje, jak bardzo to jest skuteczne. Zgodnie z tą procedurą opisaną przez Byna Furmana odbywa się to w takich 7 krokach. Po pierwsze, najpierw nauczyciel opowiada uczniom i uczennicom o tym projekcie, o tym, że ma ochotę zaprosić je do udziału w takim projekcie Skillful Class i uczniowie podejmują decyzję wspólnie, czy chcą w nim wziąć udział. Tu jest też taki krok drugi, że uczniowie i uczennice, jak zdecydują z wami, z klasą, to wnioskują do dyrekcji z prośbą o możliwość udziału w projekcie. I wtedy dyrekcja może wysłać maila do Bena Furmana, do Helsinki Brief Therapy Institute i napisać: moja klasa w mojej szkole bierze udział w takim projekcie. I to już wchodzi wtedy w taką oficjalną ścieżkę. Ale to mówię o tym, ponieważ może być to ciekawe też i w sensie takie angażujące i właśnie i dla dzieciaków i dla kadry pedagogicznej. Nauczyciel dzieli klasę na takie 3-4 osobowe zespoły, w których dzieci będą wspierać się w rozwijaniu potrzebnych umiejętności. Klasa wybiera jedną z 6 umiejętności i dzieci wspierają się nawzajem w rozwijaniu jej. Zaraz wam pokażę te, aha, tutaj słuchajcie, chyba były te. Te umiejętności, to są też takie karty, które są do kupienia na stronie Bena Furmana, ale ja wam też zaraz pokażę różne inne, które wiodą w tym samym kierunku, nie są ściśle związane z tym programem, ale rezultat w wykorzystaniu tych kart jest podobny. Klasa wybiera jedną z 6 umiejętności i dzieci wspierają się nawzajem w rozwijaniu tej umiejętności. Następnie dzieci mogą wnioskować o możliwość przejścia do kolejnego etapu. To są też takie rzeczy, które mają wzmacniać motywację dzieciaków do tego, żeby być w tym projekcie. Potem w tej drugiej fazie każde dziecko wybiera jedną z 22 umiejętności osobistych. Tutaj te umiejętności podzielone są właśnie na te umiejętności grupowe i umiejętności osobiste.
I każde dziecko ćwiczy te umiejętności osobiste. Kiedy dzieci już rozwiną te wybrane umiejętności, klasa może wnioskować do dyrekcji o przyznanie certyfikatu Skillful Class i jeżeli faktycznie dyrekcja wcześniej kontaktowała się z zespołem Bena Furmana, to taki certyfikat może otrzymać. Ale to już jakbyście chcieli tak naprawdę przejść kropka w kropkę przez ten program, natomiast spokojnie można przez niego przechodzić trochę tak jak opisywałam na tych skalach, z tym przyglądaniem się umiejętnościom, rozwijaniu ich i planowaniu świętowania. Różne karty umiejętności, które są dostępne na rynku, też mogą Wam w tym pomóc. Tu Wam chciałam pokazać takie karty, na przykład od Joasi Kalempki z Edukowiska, której ja jestem absolutną fanką i robię jej bezpłatną reklamę, bo po prostu robi znakomite rzeczy. Jak nie macie, to bardzo polecam. Tutaj mam na przykład, są świetne, prawda? Tak, myślę, że jak coś jest świetne, to można robić bezpłatną reklamę. To jest zbiór takich kart, na których jest na przykład wytrwałość, ja chyba nie mam jak, żeby Wam tego pokazać, żeby to było sensowne, no ale załóżmy, jest wytrwałość, jest współpraca, jest wdzięczność, uczenie się i to, co możemy zrobić, to rozłożyć gdzieś takie karty dzieciom na stole i zapytać, czego nam się przyda więcej jako klasie, jakich umiejętności, i jak je możemy ćwiczyć, żeby lepiej funkcjonować jako grupa, tak? Bo może być tak, że jak zadajemy dzieciakom te pytanie o to, jak tam się przesuwać na tej skali, że może być tak, że one trochę nie mają pomysłu, a tego typu karty mogą im pomóc wpaść na ten pomysł, mogą je zainspirować. Dobrze? Czyli karty bardzo polecam, chyba żeby macie ochotę też skorzystać z tych oryginalnych kart Bena Furmana. Karty umiejętności dla młodzieży, przepraszam, to jest moje dzieło, bardziej właśnie nastawione na dzieciaki starsze, na młodzież, karty typu umiem chronić się przed zaczepkami, umiem dogadywać się z rówieśnikami, umiem troszczyć się o innych i też rozkładamy te karty i dzieciaki wybierają, co już umiemy jako klasa, z czym sobie radzimy, co wykorzystujemy, a czego nam się przyda więcej i jak to możemy robić, albo kto z nas w sumie mógłby, bo jakoś ma do tego predyspozycję, tylko nie wiem, zapomniał, nie robi, nie korzysta, tak? To może być coś takiego pomocnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież, bo takie dzieciaki i końcówka szkoły podstawowej, ale starsze, często jak ich pytamy, co można zmienić, czego potrzebują, to odpowiedź brzmi, nie wiem. Nie wiem, tak? To jest też taki moment, w którym trudno jest im rozmawiać z nami, dorosłymi, na różne tematy, więc jak im pomagamy właśnie tego typu kartami i pytamy, czy to się może przydać, a może to się trochę przyda, no to faktycznie te karty się przydają w tym, żeby dzieciakom łatwiej było namierzyć te umiejętności. Dobra. I kolejny zestaw kart, które mogą być w tym przydatne, taka gra na emocjach, zestaw kilkudziesięciu, jak nie ze stu, może różnych kart z różnymi takimi emotikonkami, symbolami, którego możemy używać dokładnie tak samo, czyli wylosować jakąś kartę i powiedzieć, hej, jak to, co to nam się wylosowało, młotek mamy tutaj na środku, w jaki sposób ten młotek może symbolizować coś, co może być pomocne dla naszej klasy, czy ta tarcza z celem, tak? Czy ta kanapa, tak? W jaki sposób to może być coś, co może nam pomóc budować dobre relacje w klasie i rozkminiamy, zastanawiamy się nad tym razem, tak? Z czym nam się to kojarzy, z czym ustalamy, że chcemy, żeby nam się to kojarzyło i w jaki sposób będziemy o to dbać, żeby faktycznie przerodzić to w jakąś taką umiejętność, z której będziemy korzystać, budując dobre relacje w klasie. I cóż nam z tego wynika? Wynika nam, słuchajcie, to, że bardzo się wzmacniają zachowania prospołeczne. Ten moment, w którym zaczynamy dostrzegać te pozytywy w dzieciakach i zaczynamy je
za to chwalić. To jest moment, w którym pobudzamy w mózgu ten obszar, ośrodek nagrody, odpowiedzialny za to, że my tego chcemy więcej, że my chcemy dostawać tej dobrej uwagi, tej pochwały, że chcemy jej dostawać więcej. W związku z czym staramy się robić tak, żeby ta osoba, która nas pochwaliła, zauważyła za jakiś czas jeszcze raz coś dobrego w naszym zachowaniu i żeby znowu nas pochwaliła. I ten ośrodek nagrody to jest taki działający trochę narkotycznie, że jak go się trochę podstymuluje, to on potrzebuje więcej i więcej. W związku z czym im więcej z waszej strony takiej naprawdę szczerej i wynikającej z zaciekawienia pozytywnych informacji, tym bardziej dzieciaki będą chciały tego od was więcej. Bardzo się wzmacnia w dzieciach poczucie wartości, a to jest, kurczę, słuchajcie, na wagę złota. To, żeby one czuły się ważne, mile widziane, one wtedy funkcjonują dużo, dużo lepiej. Przeciwdziałamy przemocy rówieśniczej tym programem, tak jak wspominałam wcześniej, bardzo rozwijamy umiejętności komunikacyjne, ale też kolejna rzecz, o której tak myślę, też patrząc na dzieciaki moje gabinetowe i w ogóle jak dzieciaki funkcjonują po pandemii, że bardzo się wzmacnia w dzieciach uczenie dążenia do celu i poczucie sprawczości. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Teraz jak wam o tym mówię, to tak sobie zdaję sprawę, że trochę ta perspektywa dzieciaków po pandemii, takich bezwładnych, tak, takich, że nie wiadomo, czy lekcje będą online, czy nie online, czy pójdą do szkoły, czy nie pójdą, a jak pójdą, to na pewno czegoś zapomniały, bo przecież były 3 zmiany z online na żywo i takie są bez, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, że jakoś tak, że mają takie poczucie, że cokolwiek by się wydarzyło, to się nie odnajdą w tej szkole, że już się pogubiły na tyle, że trudno im się odnaleźć. To tutaj ten program i ten sposób funkcjonowania, dyskutowania z nimi, zapraszania ich do rozmowy sprawia, że to poczucie dążenia do celu i poczucie sprawczości bardzo, bardzo rośnie. I to myślę sobie, że jest taka kolejna bardzo ważna rzecz. Dobrze, tutaj jak macie ochotę sobie zrobić zdjęcie z proponowaną literaturą, to zatrzymam ten slajd troszeczkę na dłużej i jeszcze wam pokażę wam kilka publikacji, przepraszam, że tak wyszłam z kadru, ale muszę tutaj sięgnąć po źródła. To, co bym polecała i teraz też być może możecie sobie porobić print screeny, żeby nie poumykały te publikacje. Samoregulacja w szkole to nie jest jakby dokładnie na ten temat, o którym mówiłam, ale też taka bardzo wnosząca publikacja. Myślę, że warto ją mieć, jak chcecie dobrze dbać o dobrostan dzieciaków w szkole. Też nie do końca związana z tematem, ale też bardzo wnosząca. Empatia zmienia nas, szkołę i świat. Taki program wdrażania NVC w szkołach. Dobra. Kolejna to są mini mediacje z dziećmi, też o wykorzystaniu NVC w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu takich dobrych relacji właśnie przy jakichś sytuacjach konfliktowych. I już sensu stricte z pozycje związane z tym, o czym dzisiaj mówiłyśmy, czyli program Dam radę w praktyce Bena Furmana, książka do kupienia w Polsce i nowiutka publikacja Pedagogika skoncentrowana na rozwiązaniach, kapitalna książka, prosta, dokładnie tak samo jak ten model, jeżeli chodzi o wdrożenie, wymagająca tylko i wyłącznie właśnie tej zmiany myślenia i takiego poszukiwania tego, co jest w dzieciakach i w ich relacjach dobre. I w sumie przez te wszystkie tutaj, co tutaj jest, 153 strony, to jest głównie o tym, o tym, jak ważne jest wspieranie tego, co w dzieciakach dobre i jak bardzo to wzmacnia ich chęć do działania i do rozwijania się.
Słuchajcie, prezentacja pokazuje, że z mojej strony to jest tyle. Gdybyście miały ochotę wesprzeć działania Fundacji Polskie Forum Migracyjne, to zapraszamy do tego zawsze. Stałe bywalczynie już nie, bo wiem, że bywacie u nas co chwilę, więc byście poszły z torbami, ale jeżeli ktoś jest u nas pierwszy raz w naszych progach, to zapraszam serdecznie. I teraz, słuchajcie, jeszcze nam zostało chwileczkę, to tak, jeżeli są jakieś pytania czy komentarze, to zapraszam je do zadania ich, czy do napisania ich na czacie. A ja jeszcze wykorzystam te ostatnie chwile, które tutaj z Wami mam, do tego, żeby Wam przesłać. Cóż ja Wam miałam przesłać? Miałam Wam przesłać linki. A co tu są pytania? Czy moje karty można gdzieś kupić? Czy chmurki są do zakupienia? Dajcie nam chwileczkę na te chmurki, bo mamy od niedawna w fundacji znakomitą graficzkę i chciałabym, żeby ona te chmurki zrobiła nam tak ładnie graficznie, bo ja je robiłam własnoręcznie w jakimś tam Wordzie i to jest takie dosyć byle jakie. Ale jak już je zrobimy ładnie graficznie i zrobimy je wielojęzycznie, więc będą udostępnione, zobaczymy, czy będą do kupienia, czy zrobimy jakiś webinar wokół tego, ale na pewno będziemy chciały, żeby były do wykorzystania. Dobrze? Czyli tak, ja wracam, nie wracam, tylko szukam teraz, już wiem, czego ja szukam. Polskie Forum Migracyjne. Wrzucę Wam linka do strony naszej fundacji, gdzie mamy publikację. I co, zaraz Wam powiem, kontrolce, sekundeczka, tutaj do Was wracam. Czy polecam szkolenie TSRI, czy będzie pomocne w szkole dla psychologa? Będzie mega pomocne, bardzo polecam. Jedynka i dwójka TSR albo szkolenie Kids Skills, bardzo. I doświadczonym nauczycielom i nauczycielkom, czy psychologom i psycholożkom, bo to jest metoda jest tak odświeżająca, tak uwalniająca, tak nakierowująca na pozytywy, że tam, gdzie jest jakieś ryzyko, nie wiem, zmęczeniem, wypaleniem zawodowym, to myślę, że jest coś, co jest w stanie nas przed tym uchronić. Zerknijcie proszę na ten link, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Albo wiecie co, ja jeszcze zobaczę, czy ja jestem w stanie Wam udostępnić ekran. O, chcesz udostępnić swój ekran, tak? Karta Chrome, ja Wam chcę to uzupełnić. Polskie Forum, nie uzupełnić, tylko udostępnić. O, dobra. Czy to już się Wam udostępnia? Widzicie tutaj kartę Polskie Forum Migracyjne? Tak, dobra, ekstra, to już tutaj wracam. Więc tak, publikacje PFM i to, co bym Wam tutaj bardzo polecała z takich rzeczy związanych z tym naszym tematem, trochę związane z naszym tematem, to jest cały świat w naszej klasie. To jest takie nasze dziecko już kilkunastoletnie. Publikacja taka wspierająca integrację międzykulturową. Tutaj dzieci, uchodźcy, standardy, narzędzia, diagnozy i wsparcie psychologiczne dla tych z Was, które pracujecie jako psycholożki, pedagożki w szkołach i te wątki związane z funkcjonowaniem dzieci cudzoziemskich w szkole Was interesują, to bardzo polecam. To jest taka mocno merytoryczna, świeżutka nasza publikacja, ale jeżeli chodzi o budowanie dobrych relacji w klasie, zwłaszcza w kontekście dzieciaków cudzoziemskich, to jest tutaj ta pozycja Inny w polskiej szkole, poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi. Bardzo to polecam. I jeszcze jedna rzecz. Już, to chyba tu gdzieś musi być. To będzie publikacja Szkoła Integracji Międzykulturowej. Model pracy w klasie międzykulturowej bardzo polecam dla tych z Was, które macie dzieciaki cudzoziemskie w swoich klasach, to jest coś, co
co bardzo polecam. Dobra, kończę tutaj udostępnianie ekranu. I jeszcze miałam, co Wam wrzucić, link do mojej, do mojego Facebooka. Już to robię. Ctrl C. Ctrl V. Dobra. Szkolenia TSR, gdzie są dostępne? Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę PST-TSR, czyli Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Tam są wylistowane wszystkie ośrodki certyfikowane, które uczą TSR-u najlepiej. I one wszystkie naprawdę uczą najlepiej. My też w tym TSR-owym systemie kształcenia mamy także, korzystamy z różnych ośrodków, uczymy się od różnych nauczycieli, a nie z jednego, właśnie po to, żeby też zyskiwać tą perspektywę różnych osób, także, także polecam po prostu zajrzeć tam i wybrać sobie to, co jest dogodne, jeżeli chodzi o termin i lokalizację. Część z nich też się odbywa online, więc już wtedy ta lokalizacja nie ma takiego większego znaczenia. Słuchajcie, czy coś jeszcze? Link do strony fundacyjnej, czyli do różnych naszych zasobów, do publikacji. Link do mnie, do pracowni. Słuchajcie, chyba wszystko. Chyba wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, jeszcze to zapraszam, a jeżeli nie, to będę wdzięczna za takie dwa słowa jakiegoś podsumowania z Waszej strony. Czy to było dla Was wnoszące, co sobie z tego bierzecie, jak nie było, to czego Wam zabrakło, jak było, to co czujecie, że chcecie wykorzystać w swojej pracy. Bardzo będę wdzięczna za parę słów komentarza od Was. Halina, rewelacyjnie, jak zwykle bardzo pomocne. A jak zwykle to co, stałaby walczyni, jedna z najlepszych szkoleń, dziękuję. Dziękuję, Beata, bardzo dziękuję. Dajcie znać, jak piszecie takie dobre rzeczy, to mnie ciekawi, co tam było dla Was dobrego. Larysa, dziękuję, łapka w górę. Co w tym znajdujecie użytecznego? Będziemy korzystać. Poradnia z Bielan. Przecież ja też jestem z Bielan. A cóż to za poradnia? Dzień dobry, Alicja. Ale wy wspaniale. Bardzo dziękuję. Zawsze polecam nauczycielkom Wasze publikacje i szkolenia. Dzięki, dzięki. Poznańskich nauczycieli. Dobra, Alicja, dziękuję. Słuchajcie, to co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję w takim razie za Waszą obecność, za to, że piątkowe popołudnie, już prawie wieczór, miałyście ochotę spędzić z nami w temacie wspierania dobrych relacji. Niech Wam to służy. Jeżeli macie takie poczucie, że jak warto spróbować, warto skorzystać, to ja bardzo zachęcam. Dziękuję, wykorzystam dzisiejsze narzędzie do pracy z nową klasą, którą dostanę we wrześniu. Z nową klasą w ogóle najfajniej, nie? Bo to takie nowe rozdanie, tak wszystko na czyściutko. Ekstra. Dzięki wielkie. Słuchajcie, jeszcze tak, jeszcze nie zepsute. Może nie będą zepsute. Jak będziecie się dobrze o siebie troszczyć, to jest szansa, że się nie zepsujecie nawzajem. Słuchajcie, jeszcze chwilkę zostanę, bo widzę, że komentarze jeszcze się jakieś pojawiają, ale kto już podzielił paroma słowami od siebie, to bardzo Wam dziękuję. Wracajcie już do swoich, nie wiem, bliskich, do rodziny albo do swoich ulubionych piątkowych spraw i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Wyłączam nagrywanie i kończymy na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, do widzenia.